Całkowicie poświęciłem się na rzecz egzorcyzmu. Widzę, że egzorcystów jest mało, a zapotrzebowanie na nich jest ogromne. Dlatego pracuję od rana do wieczora przez 7 dni w tygodniu, nawet w Wigilię i Wielkanoc. Często diabeł rodzi się wewnątrz kościoła. Egzorcysta przekonuje, że w naszych czasach diabeł jest aktywny jak nigdy przedtem. Już na początku mojej służby zrozumiałem, że istnieją dwie kategorie opętanych, które są sobie przeciwne. Są opętani z powodu swoich błędów i opętani z powodu swojej miłości do Boga. Demony nie znają barier i ograniczeń, kiedy trzeba zawładnąć człowiekiem albo jego duszą. Każdy cierpiący zawsze powinien najpierw udać się do lekarza. Egzorcysta skarży się, że jego działalność nie spotyka się ze zrozumieniem w kościele. Wypędzam demony, gdy przychodzą do mnie po pomoc ludzie. Między dwoma seansami robimy przerwę. Troszkę żartujemy. Ogólnie rzecz biorąc, atmosfera nie jest szczególnie napięta. Naturalnie w czasie seansu trzeba się skoncentrować, dlatego też razem się modlimy, rzadko w najtrudniejszych przypadkach. Opętani przez diabła ludzie wpadają w trans. Mówimy o opętaniu, kiedy człowiekiem zawładnął demon. W innych przypadkach chodzi o nękanie. Zazwyczaj są to złe dowcipy demonów, które niekiedy mogą być naprawdę okrutne. Tak się bawi diabeł, mówi ojciec Gabriel. Podczas swojej posługi miał do czynienia, jak twierdzi, z ponad 70 tysiącami przypadków opętania przez demona. Według duchownego Watykan od dawna jest infiltrowany przez satanizm, czego przejawem są kardynałowie, którzy nie wierzą w Jezusa, i biskupi, którzy są powiązani z demonem.